Zaczynamy odcinek od zakupu nowego miecza na poziom 25, który ma 50 obrażeń więcej niż poprzedni. Mały pech był, bo pisałem na czacie, że kupię taki miecz, nikt nie pisał, więc kupiłem go u NPC, a tam na, nie wiem, powiedzmy kilkanaście minut ktoś się odezwał, że sprzeda taki miecz za 30k golda, więc 70k różnicy to trochę jednak jest. Przy okazji kupujemy również pancerz na 25 poziom. Nie mogłem jeszcze tych itemów kupić, to znaczy założyć, ale jak już byłem w obozie i byłem blisko poziomu, to je przy okazji sobie kupiłem. Pancerz też oczywiście z fajną różnicą ochrony od poprzedniego na poziom 20, więc myślę, że będzie fajnie. Wydropiłem w końcu tą krew goblina do zadania od widma i później chciał jeszcze ode mnie 25 zębatych ziół. Trzeba było udać się na tereny wargów, które same niestety atakują i te ziółka zebrać. Pamiętajcie też, że mapa jest oczywiście pod przyciskiem M na klawiaturze, to można sobie zerknąć, gdzie niektóre potwory są i ziółka też są tam zaznaczone, więc to jest pomocne. No i nagroda to 16 tysięcy expa i 14 tysięcy golda, a po questie od widma poszedłem znowu do Lanceta, który miał dla nas kolejne zadanie i trzeba było mu przynieść 3 głowy wojownika goblinów. Tutaj właśnie dobijamy sobie już 25 poziom, ogólnie to do tej pory, do poziomu 25, najgorzej było wbić z 20 na 21 poziom, bo ten próg był tak stworzony, ale jakoś poszło. Expiłem na goblinach, bo po 400 expa nam dawały i dość sporo ich było na mapie. Za tą twierdzą jest właśnie jaskina, w której możemy znaleźć jednego goblina wojownika, a długo się nie respił, więc poczekałem i 3 razy go ubiłem do questa. Wracam już sobie właśnie z tej jaskini i przy okazji możecie sobie zerkać, jak wygląda mniej więcej ta twierdza, bo ja osobiście nigdy tutaj nie miałem okazji być jeszcze. A no i przy wbiciu tego 25 poziomu oczywiście założyłem sobie nowy miecz i nowy pancerz, które też bardzo fajnie wyglądają. Za zadanie z zabiciem 3 goblińskich wojowników wpadło nam 8000 expa i około 25 tysięcy złota. Przy okazji też dropiły nam jakieś kolejne itemy na handel, więc to też jest dodatkowy gold, a tego nigdy za wiele oczywiście. Od razu kolejne zadanie mogłem odebrać z jakimiś zaginionymi ludźmi. Zaginął oddział 3 ludzi z posterunku i musieliśmy ten oddział po prostu odnaleźć. Jednym wiedziałem na 100%, bo przebiegałem tutaj podczas ekspienia już nieraz i zapamiętałem, gdzie leży. Bo to był raczej właśnie ten osobnik. Kolejny, tak jak Lancet wspomniał, był na plaży rozbitków i tam w ogóle był jakiś gościu podejrzany, który chciał mnie bić i pobił mnie w sumie. A dalej nic nie można było z tym zrobić. Jego nie można było niestety ani zabić, ani obić. I trzecią osobą, która mi została do znalezienia, była w samej twierdzy. Tak jak przybiegałem też tam i ekspiłem, to pomyślałem, że to pewnie ta osoba i się nie myliłem, bo tam już właśnie zauważyłem tą osobę przedtem, podczas tego ekspienia. I on sam nam dał jeszcze dodatkowo expa i wróciłem do Lanceta z tą wiadomością, że zostali odnalezieni. Być może coś mi umknęło i nie doczytałem, ale u Lanceta nie miałem rozmowy z nim na ten temat i musiałem iść do Malaka i jemu o tym powiedzieć. Widocznie Malak to jest jakiś dowódca tego oddziału czy coś w tym stylu i przy okazji poprosił nas o
25 roślin leczniczej, roślin leczniczych i ognistej pokrzywy. A że te rośliny dropią również z mobów, to akurat je miałem przy sobie. Chyba nawet te zadanie było powiązane z tym zaginionym oddziałem, więc dobrze się złożyło. Dostaliśmy nagrodę i kazał nam przyjść już na wyższym poziomie, na 27 poziomie. I nagrodę można było odebrać również od Lanceta, więc taka podwójna nagroda, fajnie. Chyba nie włączyłem nagrywania, jak odbierałem to zdanie, ale Lancet kazał mi zabić elitarnego goblina, który znajdował się w jaskini niedaleko osady, tam gdzie kiedyś na HK3 był niedźwiadek, nie wiem jak to w sumie inaczej nazwać. Dowiedziałem się, że około pół godziny ten elitarny się respi, więc trochę i tak musiałem poczekać z niewiedzą taką, że nie wiadomo kiedy go właśnie ostatnio ubili. No i trzeba było być czujnym, bo tam też biegało trochę ludzi i przy okazji właśnie też spotkałem znajomego, z którym wymieniliśmy się przedmiotami, bo dałem mu 1000 mięsa za sporo run, które można było sobie sprzedać i sprzedałem je sobie u Neka w obozie, więc kolejny hazik wpadł również dodatkowy, a ten elita w sumie to nie był jakiś tam twardy. No i za wykonanie tego zadania wpadł nam akurat poziom, bo dostaliśmy 14 tysięcy expa i 40 tysięcy złota. Nagrody z czasem coraz są fajniejsze, aż chce się to naprawdę robić. I od razu po wybiciu tego 27 poziomu poszedłem do Malaka, który kazał nam pójść do magazynu i zanieść 3 truchła warga do obozu, do starego obozu, do Sary, do karczmy. Trzeba było zrobić to pojedynczo, ale szybko poszło. No i Sara nam wręczyła za te przyniesienie 3 wargów nagrodę w postaci 26 tysięcy expa i też chyba, w sumie na pewno jakiś gold też wpadł, ale nie spojrzałem. Dodatkowo powiedziała nam też, że Torus nas szukał, więc znowu wracamy do zadań ze starego obozu widocznie, ale niestety nie miałem nadal poziomu odpowiedniego, bo Torus chciał od nas 28 poziom, więc musiałem dobić i dopiero przyjść tutaj z powrotem. Wbiłem ten 28 poziom chyba na goblinach, nadal to robiłem i wróciłem do Torusa. Stary obóz miał problem z wargami i musiałem je zabić, aż 30 tych wargów musiałem zabić. Jakoś nam to poszło powoli i oczywiście kolejna piękna nagroda za wykonanie kolejnego zadania. Trzydziesty poziom wbity, a my kupujemy pancerz na 30 poziom, bo niestety na miecz mi nie wystarczyło. Pancerz już wygląda naprawdę mocarnie, a jego odporności też robią robotę.